W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak łatwo i efektownie wykonać ścianę z betonu architektonicznego bez użycia specjalistycznych narzędzi, więc jeżeli temat Cię interesuje, to zapraszam do odcinka. Jak zwykle każdą pracę zaczynam od zabezpieczenia powierzchni, których nie chcę zabrudzić. Sprawdzam oczywiście, czy powierzchnia jest nośna i zagruntowana. Następnie przystępuję do zagruntowania ściany dedykowanym gruntem, zabarwionym oczywiście pod kolor betonu architektonicznego. Pamiętajcie proszę, że ten grunt ma w sobie piasek kwarcowy, który lubi osiąść na dnie wiaderka, więc obowiązkowo przed aplikacją trzeba go dobrze wymieszać. Po wymieszaniu przystępuję do gruntowania ściany, w moim przypadku wybrałem szeroką szczotkę, żeby ten etap dość szybko zrobić. Nie trzeba tego jakoś super estetycznie nakładać, ważne, żeby cała powierzchnia była równa, pokryta gruntem. Całość zostawiam do wyschnięcia, najlepiej do następnego dnia. Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do przygotowania masy dekoracyjnej, oczywiście zaczynam od rozmieszania ich we wiaderkach, a następnie mieszam zawartość kilku wiader między sobą, żeby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniu. Nakładanie masy zaczynam od najwygodniejszego dla mnie miejsca, na tym etapie po prostu chcę nałożyć jak najszybciej produkt w krótkim czasie. Dopiero mając nałożone kilka metrów kwadratowych, wracam się i ściągam nadmiar masy ze ściany mniej więcej na grubość ziarna, tak żeby nie było ani za grubo, ani nie było widać przetarw do gołej ściany. Jeśli nałożycie masy za grubo, to produkt będzie długo snuł, profilowanie masy będzie utrudnione, ponieważ paca wenecka będzie się topiła w nadmiarze materiału. Oczywiście wszystkie gniazdka, włączniki elektryczne i tak dalej najlepiej zdemontować ze ściany, aby nie przeszkadzać. Tak prezentuje się ściana bezpośrednio po nałożeniu masy i ściągnięciu jej nadmiaru. Profilowanie masy możemy rozpocząć, gdy nasza masa zaczyna delikatnie podsychać. Nie ma reguły, kiedy to nastąpi, bo warunki na budowach czy w domach są różne, dlatego trzeba to kontrolować na bieżąco. Jeżeli pierwszy raz nakładasz masę dekoracyjną, to polecam najpierw spróbować gdzieś na jakiejś małej ścianie w niewidocznym miejscu lub na kawałku płyty GK i wszystko indywidualnie sobie ocenić. Podsychającą masę profiluję pacą wenecką, głaszcząc ścianę w różnych kierunkach. Kolejnym etapem jest nadanie masie odpowiedniego wyglądu. Beton architektoniczny to chyba jeden z najprostszych efektów, polega on na zrobieniu wżerów w masie i ich delikatnym wygładzeniu. Tu jest totalna dowolność, więc dla lepszego efektu końcowego klient sam zdecydował się nadać pożądany efekt. Wżery czy wzory na betonie architektonicznym możecie zrobić na bardzo wiele sposobów. Możecie to zrobić na przykład jak mój klient, który starym pędzlem dociskał po prostu do ściany. Możecie wilgotną masę dociskać bezpośrednio pacą wenecką i ją odrywać od ściany. Możecie nawet przykleić kawałek folii na mokry beton, docisnąć i oderwać. Jest tutaj bardzo duży wachlarz możliwości, wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ta ściana już doschła, to było wczoraj kładzione, zostawione na noc, czyli powiedzmy na te 8 godzin. I w tym stanie można już ją zaimpregnować. Patrząc, jak ta ściana wyszła i co sobie, nazwijmy to tak, wymyślił, zaprojektował, jeżeli chodzi o ciapki czy o te wszystkie wżery, inwestor, który tak zabawnie był nazwany, że jest artystą, jeżeli chodzi o dobieranie tych wszystkich wżerów, wyszło to fajnie. Od razu zaznaczam, że nie zawsze korzystam z pomocy klienta czy inwestora właśnie przy jakichś tynkach dekoracyjnych i tak dalej, ale był na miejscu, miał wpływ na to, jak ta ściana finalnie będzie wyglądała. Pamiętajcie, że to, że wy sobie macie jakąś tam wizję na wykonanie jakiegoś tam tynku dekoracyjnego, to jest jedna rzecz. Klient ma swoją wersję. Jeżeli jest możliwość skonsultowania tego, to się to konsultuje. Jeżeli jest możliwość i chęć, powiedzmy z tej drugiej strony, żeby sam sobie coś tam wykonał, jeszcze miał z tego radochę, a tutaj ewidentnie szefu miał radochę z tego, że to robi, to czemu z tego nie skorzystać? Co mi teraz zostało? Bo zostało mi do zrobienia ta ściareczka. Jak możecie zauważyć, te drzwi są innego gruntu, czy inaczej zagruntowane niż ta ściana. Z prostej przyczyny zabrakło oryginalnego gruntu z Jägera, ale to jest grunt z piaskiem kwarcowym, zabarwiony na szaro. A tutaj, bo tu są drzwi ukryte, jak widzicie, albo nie widzicie, zagruntowałem sobie to gruntem szczepnym pod płytki i w moim przypadku jest to HPS-ik soprowski, to samo. Grunt szczepny z piaskiem kwarcowym, dzień wcześniej jest to po prostu zagruntowane, żeby to sobie doschło. I teraz będę wykonywał całą tą ścianę za jednym razem na założonych drzwiach w ten sposób, żeby na przykład jakieś tam wżery przechodziły mi przez drzwi i tak dalej. W teorii mogłem te drzwi zrobić na osobnym elemencie,
i potem je tutaj wstawić, ale właśnie chcę, żeby to było jak najbardziej topione się w ściany. Aha, jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten materiał. Ja tutaj potrzebowałem 3 wiaderka po 14 kg. Plus minus za cały system zapłaciłem, a w sumie klient zapłacił 1300 zł i okazało się, że Castorama ma to dużo drożej, bo oczywiście da się to kupić w Castoramie lub w Leroy, przynajmniej w jednym z tych supermarketów, ale okazało się w ten sposób, że na wiaderku praktycznie różnicy było 80 zł między supermarketem a stroną producenta, więc jeżeli chcecie zaoszczędzić, to sprawdzajcie sobie ceny między supermarketami, a nawet. Główna ściana jest już gotowa, to przyszła pora na ściany sąsiednie i tutaj zaczynam od nałożenia narożnika, tak aby był on jak najbardziej pełny. Następnie nakładam masę zarówno na ścianę, jak i na drzwi za jednym razem. Tak jak poprzednio, najpierw po prostu nakładam produkt, a w kolejnym etapie ściągam na grubość ziarna. Profilowanie wykonuję tak samo jak poprzednio, z tą różnicą, że staram się robić wżery tak, żeby przechodziły ze ściany bezpośrednio na drzwi. Po prostu traktuję drzwi tak, jakby ich nie było. Cały czas kontrolując wysychanie masy, przystępuję do zagłaskania betonu, zaczynając od narożnika. Staram się zrobić narożnik jak najbardziej pełny, bez zbędnych ubytków itd. Pamiętając oczywiście, żeby nie ubrudzić poprzedniej ściany. Po nadaniu ścianie odpowiedniego wyglądu masa sobie spokojnie schnie, a ja cały czas delikatnie wygładzam powierzchnię z ewentualnych zadziorów czy skaz, które powstały ze zbyt mocnego dociśnięcia pacy. Ważną rzeczą przy wszelkich pracach dekoracyjnych jest to, aby co jakiś czas odejść od ściany i popatrzeć na nią z szerszego pola, bo tylko w ten sposób można zobaczyć pewne niuanse. Gdy ścianę mam już wyprowadzoną, przystępuję do wycięcia przerw między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą. Ja robię to bokiem pacy weneckiej, przecinając nadmiar masy, ale spokojnie możecie to zrobić zwykłym nożykiem do tapet czy tradycyjną szpachelką. W przypadku drzwi ukrytych należy pamiętać, aby tak ustawić drzwi względem ościeżnicy, aby szczelina była delikatnie większa niż w przypadku, gdybyście je tradycyjnie malowali. Jeżeli szczelina będzie za mała przy zawiasach, to przy każdym otwarciu drzwi będzie szansa uszkodzenia efektu dekoracyjnego, w tym przypadku betonu. Ostatnim etapem jest zaimpregnowanie powierzchni. Oczywiście ten etap wykonujemy dopiero po całkowitym schnięciu masy. Każdy producent w ramach dowolnego efektu dekoracyjnego ma dedykowany impregnat, więc polecam właśnie używać tych dedykowanych produktów. Impregnat zalecam nakładać w nieregularnych ruchach, aby uniknąć powstawania ewentualnych pasów. Jak widzicie, za mną ściana jest już gotowa, to co miało doschnąć, doschnęło. Całość została pokryta dwoma warstwami bezbarwnego impregnatu, który nie zmienił bazowego koloru betonu. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie podsumowujące wnioski odnośnie betonu, bardzo prosta rzecz, którą praktycznie każdy jest w stanie zrobić. Wzorki czy wżery, kwestia indywidualna. Jeden chce mieć dużo wżerów, drugi chce mieć mało. To już jest indywidualna sprawa, dlatego widzieliście, że nawet przy tworzeniu tej ściany brał czynny udział właściciel. No bo wiecie, no, jeżeli mam go pod ręką, to z niego skorzystam. Niech on sobie zdecyduje, ile tych wżerów, w jakiej gęstości, w jakiej wielkości mają być. Bo to jest, tak jak mówię, kwestia indywidualnych preferencji. Ale widzieliście, nie jest to nic trudnego. Jedyne, na co zwróciłbym uwagę, to kwestia impregnacji, ponieważ miałem kiedyś przypadek tego typu, że impregnowałem w ten sposób wałeczkiem, po prostu tak jak malujesz, i wałek obok wałka układałem i wyszły pasy. Nauczyłem się na błędach, aczkolwiek teraz z czystym sumieniem mogę wam powiedzieć, żeby tak nie robić. I jeżeli impregnujecie ścianę, rozcierać ten grunt w każdą możliwą stronę, jak najbardziej niesymetrycznie i nieregularnie. Wtedy nie ma możliwości, żeby było jakiekolwiek przebarwienia na ścianach związane z gruntem. A tak jak mówię, były takie problemy, sam takie miałem, przyznaję się do tego. Ale tak jak mówię, znalazłem przyczynę, więc z wami się też tym dzielę. Nie ma co przedłużać materiału, przypomnę tylko o grupie na Facebooku Konstruktywna Grupa Budowlana, tam możecie zadać wszelkie pytania związane z budowlanką, z wykończeniówką. Jest tam sporo osób, więc jest bardzo duża szansa, że uzyskacie odpowiedź na własne pytanie.
a w tym materiale to by było na tyle i do następnego. Cześć.